Siemanko, cześć i czołem. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy ostatnio, testujemy dzisiaj hempqualizer. Pogoda jest fajna, koniowo stoi, koń czeka, piesiano. No i mamy dzisiaj dużo czasu, więc będziemy próbować. Zobaczymy, co ten tajemniczy specyfik nam pokaże. I właśnie sobie tutaj przygotowuję dawkę. Koń już tam jest wyczyszczony. Działamy, zobaczymy. Kochani, tutaj mamy taką miarkę jakby i jest pokazane, ile tutaj mamy mililitrów tego hempqualizera. Na każdego konia będziemy dawać tak dwie kreseczki, czyli tutaj widać właśnie, że sobie zaznaczyłam tym okrętełkiem. No i idę spróbować, zobaczymy. Aplikujemy bardzo głęboko na język, tak jak wszystkie inne specyfiki. Tutaj proszę bardzo, damy to koniowi. Pomieszało się z sianem. Czuję zapach, więc tak. Dobra, i teraz odczekamy te pół godziny minut. Do 40 minut. No, 40 minut i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama jestem ciekawa, bo to nie jest koń, który jest łatwy do transportu i do pakowania. A jechała z nami raz, jak ją przywieźliśmy, więc tak naprawdę to będzie dzisiaj faktycznie wielka chwila prawdy. Chyba jej smakuje. Dziewczyny właśnie tu rozmawiały przed chwilą. Incela się pytała, co to takiego. Olivia powiedziała, że sama nie wie. No, bo ona sama jeszcze się nie spodziewa tego. Przygotowałam sobie trochę kopytek od Candy Horse'a, żeby mieć razie czego na nagrody. I tak, kopytka mamy dla koni transportowych. No dobra, minęło pół godziny, nawet ponad trochę. I wygląda na to, że Livia jest... Oczy ma jakieś takie... Co? Jak tam? Zamglone. No, jesteś już spokojna, tak? Jesteś zrelaksowana? To możemy próbować. Pamiętajcie, że my dzisiaj nigdzie nie jedziemy. My tylko po prostu sobie spróbujemy ją załadować, zobaczymy, jak ona w ogóle się zachowa, bo ona bardzo panikuje przy podejściu w ogóle do trapu, przy wejściu do koniowozu i tak dalej. Ostatnio, jak próbowaliśmy tak na fanu tylko ją sobie załadować, to Mania musiała być pierwsza, żeby ona w ogóle chciała podejść do trapu, a co dopiero w ogóle wejść tam do środka. A zobaczmy teraz, jak będzie. Ja się trochę sama denerwuję, chyba zaraz sama wezmę ten hempqualizer. Ale widać, że jest relaksowana. Jest taka, jest inna. Aż się... Jest taka... Aż się Incela dziwi, co się z nią w ogóle jest stało. Taka jakaś taka... Znaczy... Bo to nie działa w ogóle tak, że ma być koń ogłupiony. Właśnie. Jak nie zawiera THC, no. Czyli tego psychoaktywnego... Tam nie ma nic takiego, co by miało działać środka. Psychoaktywnie, bo to jest tylko i wyłącznie naturalny składnik. I druga sprawa, że też nie działa to tak jak te farmakologiczne środki, ale no zachowuje się ona inaczej zupełnie niż na co dzień w ogóle, także zobaczmy. Przekonałam ją trochę kopytkiem, żeby podeszła. No brawo!
No je, jeszcze troszkę. Dobra, teraz tak, ona tam się teraz będzie cofać, bo wykminiła, że ja jej daję, ona kawałek sobie wejdzie i ten, i po prostu wychodzi, dostaje smaczka i zaraz sobie może iść z powrotem. Cię przełożymy teraz na lążę, więc Janek, ty sobie kamerę odstawisz, bo spróbuj lążą, tylko ją delikatnie smyrnąć, zobaczymy, co się stanie. Ona jest wyluzowana, O, więc nie boję nieco się. lekko lążą. O, tak jest. O, chodź, chodź. No, super, jeszcze. No, jeszcze mocniej. Mocniej, mocniej. O, nie cofamy. Nie cofamy. Chodź. No, próbuj. O, nie cofaj, nie cofaj, nie cofaj, nie cofaj. Słuchajcie, musieliśmy się przenieść na kamerę, bo nie damy rady nagrywać i po prostu ładować za jednym zamachem. Nie? Tak. Dobra, i poczekaj, poczekaj. Ja się tutaj zajmę lążą. Enek będzie ją nagradzał. Ale powiem wam, no tak, że ona całkowicie inaczej się zachowuje. Przede wszystkim jest spokojna. No super! No. O nie. To jest źle. Słuchajcie, przełożyłam sobie na drugą stronę ten sznurek, bo tam z tamtej strony nie byłam w stanie przejść, po prostu jak już ona była w środku. I teraz idziemy jeszcze raz, zobaczymy.
No i mamy konia w środku. Hol, chodź, chodź. No widzisz. No widzisz. Pan nas zamknie. Tak, dobrze, wszystko dobrze. Hola, hola, hola. Hola, hola. Tak, dobrze, super. Super, super. Dobrze, tak. No bardzo ładnie. No dobry koń, tu masz siano, zobacz. No więc słuchajcie, kochani. O, jest koń już w koniowozie. Sam. Masz. No dobrze. To co nam utrudnia, to to, że drugi koń ją woła po prostu. O, ona po prostu jest zżyta z tamtym drugim koniem. I no jak sami słyszycie, tutaj koń jakby wołają, nadwołują się. Ona jest zdenerwowana, ale tak umiarkowanie. I co możemy powiedzieć, to zadziałało. I faktycznie nie ma takiego ogłupienia, że koń po prostu jest taki oniemiały, że on nie wie co się dzieje, nie może za bardzo jakby pokazywać tych swoich emocji, tylko jest taki pobudzony, ale mimo wszystko widzicie sami, że ona nie panikuje, a podejrzewam, że gdyby nie dostała tego tranquilizera, to latałaby tutaj w powietrzu, bo to Arab. Oceniamy, że działa. To jest pierwszy raz, kiedy żeśmy to zastosowali na totalnie gorącej głowie. Wierzcie nam, że naprawdę gorąca krew tutaj robi swoje. Także gdyby koń był bardziej stonowany z jakiejś takiej rasy, może niekoniecznie gorącokrwistej, to podejrzewam, żeby zadziałało na niego to jeszcze lepiej. Także fajnie. Naprawdę fajnie. Polecamy. No już się nie denerwuje tak bardzo, nie? No pewnie, że nie. A druga sprawa, że to jest tak naprawdę jeden z pierwszych naszych tutaj załadunków z nią. No bo ona nie jeździ, nie ma takiej potrzeby, żeby jeździć gdziekolwiek. Także po prostu to jest tak, jakby ona nigdy nie jeździła. I jest tutaj jeden z pierwszych razów, bo przywieźliśmy ją jako dwulatkę i więcej nigdy nie jechała. A myślę, że jakbyśmy teraz jeszcze się przejechali gdziekolwiek tutaj, to też nie byłoby wielkiej paniki, ale dla bezpieczeństwa zabralibyśmy jeszcze drugiego konia. To nie jest kwestia jakby specyfiku, tylko kwestia charakteru. Na pewno specyfik działa i to widać. No zrób kupę, tak. Zrób kupę. Jeżeli by była podana sedacja taka farmakologiczna, ta weterynaryjna, no to koń tutaj by nam wisiał jakby na tych belkach. I nie mógłby jeść siana. I nie mógłby jeść siana, ona tutaj normalnie sobie siano może teraz jeść, bo zachowuje się normalnie i robi kupę, ogólnie czuć, że też gazy sobie puszcza, także ta perystaltyka jelit jest zachowana. A w przypadku takiej typowej sedacji, no koń nie może jeść siana, dlatego że perystaltyka jelit jest spowolniona i dlatego trzeba koniowi jakby to siano. Ale dla mnie widać po niej, że ona jest czujna, widać po oczach, że jest czujna, ale nie jest przerażona. Nie, nie, jest właśnie taka umiarkowanie przestraszona, nie? Jak najbardziej na plus i widzicie, że nam tutaj totalnie utrudnia Incela, która na okrągło ją nawołuje. Jakbyśmy sobie podejrzewam pojechali w ogóle gdzieś teraz stąd, gdzie ona by tej Inceli nie słyszała, gdzie by była jakby w obcym miejscu i by była zdana tylko na nas, to też inaczej byłoby, gdyby nie słyszała innych koni, nie? Także no. Ale teraz pogadaliśmy trochę i ona się zdecydowanie uspokoiła. To jest ok. Polecamy. Polecamy, jeżeli ktoś chce uniknąć takiego ogłupienia i chce tego konia po prostu trochę bardziej zrelaksować, żeby nie stresował się aż tak bardzo w transporcie, no to zdecydowanie na plus. Zobaczymy, jak będzie z wyjściem, bo z wyjść to ona będzie pewnie chciała wyskakiwać. O, no nie było źle. Livia, spisałaś się dzisiaj nam bardzo ładnie. Słuchajcie, wszystko przez Incela, która cały czas... No właśnie. No i co?
ale powiem wam tak, że jak się ładuje nie swojego konia, to jest inaczej. Bo no jest stres większy. Jest większy stres, jak się ładuje swojego, bo po prostu z tym swoim jest człowiek bardziej zżyty, no nie? Ale wyszło pozytywnie. Jak oceniamy, słuchajcie, jak oceniamy Hempqualizer pozytywnie? Ja się spodziewałam w ogóle, byłam tak można powiedzieć sceptycznie nastawiona trochę do tych takich ziołowych preparatów, ale się miło zaskoczyłam. Także Hempqualizer, macie naszą rekomendację. Myślałam, że to tak nie będzie wyglądało jednak, że będzie po prostu gdzieś ten efekt tak bardzo, bardzo minimalny, że ten koń jednak będzie taki, że świruje coś tam. A jednak, no, zadziałało i to konkretnie. A kochani, co zapomnieliśmy w ogóle powiedzieć, to przede wszystkim Livia dzisiaj była wyciągnięta prosto z boksu. Nie była na padoku, nie była wybiegana, co takiemu nerwowemu koniowi się na pewno przyda w momencie, jeżeli nie może gdzieś tam spożytkować tych emocji sobie, to warto tego konia przede wszystkim zrelaksować jeszcze wcześniej na padoku, niech się zmęczy, niech pobiega, a ona po prostu była od razu wyciągnięta, tak jak stała z boksu, więc tym bardziej było widać, że Hempqualizer naprawdę działa.